5 przeciwników. Jeden cel. To bardzo niebezpieczna zabawa. Można się tu szybko wzbogacić, ale uwaga! Każdy najmniejszy błąd może oznaczać bardzo twarde lądowanie. Oto rosyjska ruletka. Ci ludzie nie boją się igrać w losem, poznajmy ich. Włodzimierz Treplajski, rolnia z Lublina. Zenon Taramańprewski, student z Poznania. Damian Trepica-Tacki, żołnierz z Grodna. Fabian Papatewski, finansista z Chełma. Apolinary Kriruf-Edrewski, rektor z Wrocławia. Jedynym prowadzącym, który będzie stał po bezpiecznym miejscu, jest Henryk Maszulski. Dobry wieczór. Witamy w nowej edycji rosyjskiej ruletki. Tutaj zawodnicy w tej grze musi wykazać się odwagą, szczęścia i mądrości, żeby osiągnąć sukces. W tym programie zawodnicy zmierzą w tym studiu, aby wygrać 2,5 miliona dinarów, czyli ekwiwalent 100 tysięcy złotych. Żeby to osiągnąć, zawodnicy musi odpowiedzieć na wiele pytań przez 4 rundy, a potem wyeliminować z gry każdego w każdej rundzie. Żeby wyeliminować jednego z graczy, trzeba źle odpowiedzieć innemu graczowi albo wyeliminować po każdej rundzie, który jest najbogatszy. W finale zawodnik będzie miał szansę zagrać o 2,5 miliona dinarów. Aby to osiągnąć, zawodnik musi przejść przez 3 rundy, jeśli to się uda, wygra główną nagrodę. A teraz przejdziemy do rundy pierwszej. Drodzy panowie, witajcie po raz pierwszy w nowej edycji i powiedzcie, jak to się podoba i czy jesteście gotowi na tą grę. Dobrze. Doskonale. Jestem gotów. Dawaj, dawaj. Jestem przygotowany. No to rozpoczynamy pojedynek 5 zawodników w rundzie pierwszej. W pierwszej rundzie mamy zgodnie z zasadami 8 pytań. Pamiętajcie, żebyście nie pomylili w odpowiadaniu na pytania. Bo jeśli zawodnik źle odpowie i zostanie wyeliminowany w drobnym akcie, to będziemy przejść do rundy drugiej. Każdy z naszych graczy otrzymuje teraz po 7,5 tysiąca dinarów i te pieniądze będą przeznaczone do zgromadzenia za prawidłowe pytania. Ale uwaga! Jeśli źle, to wiecie, co będzie. W pierwszej mamy jedną uruchomioną zapadnię. A to oznacza, że macie 1/6 szansę, że odpadnięcie z gry na zawsze. A więc rozpoczynam losowanie zawodnika, który odpowie na pierwsze pytanie. Panie Fabianie, czy jesteś gotów na wyznaczenie jakiegoś gracza? Tak, a więc zaczynamy odpowiadać pierwsze pytanie z kategorii astronomia. Ile stopni Celsjusza wynosi powierzchnia planety Merkury? Kogo wybierasz? Mogę wybrać któryś z ludzi, ale wyznaczę pana Apolinarego. No dobrze, w tej rundzie można zdobyć za każde pytanie aż 7,5 tysiąca dinarów. Panie Apolinary, oto dwie warianty odpowiedzi. Tak, mamy w pierwszej rundzie 430 stopni Celsjusza, 360 stopni Celsjusza. Odpowiadam, że to jest 430 stopni Celsjusza. To dobra odpowiedź. $7,500. Tyle doliczamy dla zawodnika Apolinarego i teraz ma 15 tysięcy dinarów, czyli 600 zł. A teraz, panie Apolinary. Następne pytanie będzie z kategorii matematyka. A więc zawodnicy, bądźcie przygotowani na drugie pytanie. W którym roku profesor Kołgomorow sformułował aksjomatyczną definicję prawdopodobieństwa? Który wyznaczasz do tego pytania? Wybieram pana Zenona. Więc panie Zenonie, czy znasz się na matematyce lub na dacie? Tak, oto dwie warianty. Pamiętaj, że masz 20 sekund na odpowiedź.
1933-1938. Moja odpowiedź to 1933 rok. To dobra odpowiedź. Brawo. $7,500 trafia na twoje konto i teraz zasila konto mając $15,000. Teraz zawodnicy. Trzecie pytanie będzie z kategorii religia, więc zaczynamy. Jak nazywa się księga opisująca początki Kościoła, po wniebowstąpieniu Jezusa ukazane na tle działalności niektórych apostołów? Jeśli będę pewny co do odpowiedzi wobec innych graczy, to stawiam na pana Włodzimierza. Panie Włodzimierzu, czy znasz się na księgach religijnych? Tak. Ale niektóre. Oto dwie warianty. Dzieje apostolskie, 4 Ewangelie. No dobrze, jeśli księga mówi o apostołach i wniebowstąpieniu Jezusa, to odpowiadam, że to jest Dzieje apostolskie. To dobra odpowiedź. $7,500 wędruje na konto pana Włodzimierza i teraz ma $15,000. Teraz, drodzy panowie, następnie będzie z kategorii anatomia człowieka, więc czytam pytanie. Jak w języku łacińskim nazywamy gardło? Stawiam może na pana Zenona, ale nie jestem pewien, więc mogę zmienić na pana Damiana. Proszę bardzo, $7,500 do przejęcia i po złej odpowiedzi tego zawodnika możesz mieć $22,500. Panie Damianie, oto dwie warianty. Faryngs, gaster. Odpowiadam, faryngs. To dobra odpowiedź. $7,500 trafia na twoje konto i teraz masz $15,000. Panie Włodzimierzu, trochę źle wyznaczyłeś tego pana. No cóż, mogę inaczej wyznaczyć. Ale nie martw się, jest jeszcze szansa, nawet na ostatnim pytaniu będziesz miał szansę, żeby z najwyższym stanem konta wyeliminować jednego zawodnika w tej grze. A więc czytam piąte pytanie z kategorii seriale animowane. Który polski aktor podkładał głos Garego Aka w serialu animowanym Pokémon? Kogo wyznaczasz gracza? Może niektóre osoby oglądały ten serial od 1998 roku, który w realnym świecie emitowano we wrześniu 2000 roku, ale wybieramy pana Włodzimierza. No to wybraliśmy tego pana. Czy uważnie słuchałeś autorzy tego serialu na końcu? Tak. Oto dwie warianty odpowiedzi i 20 sekund. Marek Włodarczyk, Grzegorz Pawlak. Więc tak, do czwartego sezonu Grzegorz Pawlak użyczył głosu profesora Samuela Aka, a Marek Włodarczyk użyczył głosu Brocka i Darego Aka, więc stawiam na pierwszy wariant. To dobra odpowiedź. $7,500 trafia na konto pana Włodzimierza i teraz ma na jego koncie $22,500. Teraz szóste pytanie będzie z kategorii chemia. Oto pytanie. W którym stopniu rozpuszczalności w alkoholu ma siarczan potasu? Wybieram pana Zenona, aż tak szybko. Tak, bo chcę sprawdzić wiedzę z chemii. No dobrze, panie Zenonie, oto dwie warianty. Rozpuszczalny, nierozpuszczalny. Odpowiadam, że to jest rozpuszczalny. Niestety nie, nierozpuszczalny. Panie Zenonie, tracisz pan $15,000 i trafia na konto pana Włodzimierza, który ma teraz $37,500, czyli $1,500. Teraz, panie Zenonie, czy jesteś gotów na jedno uruchomione pole? Tak. Więc gramy w rosyjską ruletkę. Ale losowanie dopiero po krótkiej przerwie reklamowej. Zaraz wrócimy z wami.
Jesteśmy z powrotem w teleturnieju Rosyjska Ruletka. Jesteśmy w pierwszej rundzie. Pan Zenon źle odpowiedział na pytanie z chemii, więc zagra w rosyjską ruletkę. Gramy. Zostaniesz, panie Zenonie. Teraz czytam przedostatnie pytanie z kategorii Historia Czech. A oto pytanie. W którym roku powołano Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną? No cóż, wybieram pana Damiana. Panie Damianie, jesteś gotów? Tak. Oto warianty odpowiedzi. 1952, 1960. Tak jest. $7,500 trafia na konto pana Damiana i teraz ma $22,500, czyli 900 zł. Uwaga, czytam ostatnie pytanie w tej z kategorii fizyka. Oto pytanie. Jak nazywa się maszyna, której zasada działania, wbrew paradygmatom fizyki klasycznej, umożliwiałaby jej pracę w nieskończoność? Skoro to ostatnie pytanie, to wyznaczę pana Apolinarego. Jesteś pewien? Tak. No to, panie Apolinary, znasz się na maszynach? Tak. Panie Apolinary, oto dwie warianty odpowiedzi. Perpetuum mobile, maszyna energii. Perpetuum mobile, to dobra odpowiedź. $7,500 trafia konto pana Apolinarego i teraz ma $22,500. A więc przeczytaliśmy wszystkie pytania przewidziane do tej rundy i kończymy tą rundę. Stany konta są następujące. Zenon ma 0, Apolinary i Damian po $22,500, a Włodzimierz aż $37,500. Więc pan Włodzimierz zaprasza do mnie do wyeliminowania jednego zawodnika z naszego programu. Panie Włodzimierzu, czy jesteś gotów wyeliminować kogoś z gry? Tak. Ale kogo? Zdecyduj się. Może nie wyeliminuję pana Damiana ani Apolinarego, bo chcę dalej walczyć o wiedzę. A pan Fabian, może damy szansę, bo nie odpowiedział na pytania. To zostanie pan Zenon. Tak. No to losujemy zawodnika, który odpadnie z gry. Panie Zenonie, niestety wypadło na ciebie, co gorsza, nie masz pieniędzy na tym koncie, bo zgodnie z zasadą tego programu, jeśli zawodnik posiada jakiś stan konta, to zostanie w zależności od liczby graczy, w pierwszej rundzie może być podzielony przez 4. Powiedz coś, przed pożegnaniem. Przykro mi, że nie odpowiedziałem dobrze na jedno pytanie i żegnamy was. Do widzenia. Cześć. I tak zakończyliśmy rundę pierwszą. Za chwilę 4 zawodników rozpocznie rundę drugą, a więc zapraszamy. W drugiej rundzie mamy zgodnie z zasadami 7 pytań. Tym razem będą 3 warianty odpowiedzi. I musicie pamiętać, że w razie eliminacji z gry po złej odpowiedzi przejdziemy szybciej do rundy trzeciej. Za każdą prawidłową odpowiedź dostaniecie aż $15,000 i mamy 2 uruchomione zapadnie. Tak więc prawdopodobieństwo, że zostaniecie wyeliminowani, wzrasta dwukrotnie.
stan konta jest następujący: Fabian ma 7500, Apolinary i Damian po 22500, a Włodzimierz 37500 dinarów. Pan Włodzimierz jako pierwszy, a kategoria pierwszego pytania to geografia Ukrainy. Oto pytanie. Na której części Ukrainy znajduje się Karpaty? Jeśli chcę wyrównać stan konta, to wybieramy pana Damiana. No dobrze, panie Damianie, czy jesteś gotów na geografię? Tak. Oto trzy warianty odpowiedzi. Wschodni, zachodni, południowy. Odpowiadam zachodni. To dobra odpowiedź. $15,000 trafia konto pana Damiana i teraz aż 37,5 tysiąca dinarów i wyrównał stan konta pana Włodzimierza. Teraz, panie Fabianie, następne pytanie będzie z kategorii geografia, ale tym razem Kosowa. Oto pytanie. Ile procent powierzchni krajowej lasów zajmuje Kosowo? No, to kto wybiera zawodnika do tej odpowiedzi? Apolinary trochę nie zna z geografii Bałkanów, a pan Włodzimierz może zna, ale nie chcę, żeby mnie wyeliminował po siódmym pytaniu, więc wybieramy pana Fabiana. No dobrze, panie Fabianie, jesteś gotów na tą odpowiedź? Tak, oto warianty odpowiedzi. 30%, 16%, 50%. Odpowiadam, że to jest 30%. Tak jest. $15,000 trafia na konto pana Fabiana i teraz ma 22,5 tysiąca dinarów. Teraz, drodzy zawodnicy, trzecie będzie z kategorii literatura polska. A oto pytanie. W którym roku napisano powieści Ignacego Krasińskiego, Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki? Stawiam na pana Włodzimierza. No dobrze, panie Włodzimierzu. Czy jesteś gotów? Tak. Oto trzy warianty odpowiedzi. 1762, 1775, 1791. Będę zmuszony strzelać. 1791. To zła odpowiedź. 1775. Panie Włodzimierzu, niestety pomyliłeś się w tym pytaniu i stracisz na swoim koncie 37,5 tysiąca dinarów i trafia konto pana Fabiana, które teraz ma 60 tysięcy dinarów, czyli 2400 zł. Panie Włodzimierzu, teraz gramy w rosyjską ruletkę z dwoma zapadniami. Przeżyłeś, panie Włodzimierzu. Teraz czytam czwarte pytanie z kategorii biologia. Zaczynamy. Jak nazywa się łacińska nazwa amfiprionu złotego? Wybieram pana Damiana. Panie Damianie, znasz coś z biologii? Tak. Panie Damianie, oto dwie warianty. Amfiprion peridelaon, amfiprion percula, amfiprion ocellaris. Odpowiadam, że to jest amfiprion percula. To prawidłowa odpowiedź. $15,000 trafia na konto pana Damiana i teraz ma 52,5 tysiąca dinarów i zboża się do pana Damiana. Teraz czytam piąte pytanie w tej rundzie z kategorii film. Oto pytanie. Jak nazywa się rosyjski film komediowy wyprodukowanego w 1997 roku? Takie pytanie stawiam na pana Apolinarego.
Okej, panie Apolinary, jesteś gotów na te pytanie? Tak. Panie Apolinary, oto trzy warianty odpowiedzi. Poniedziałkowe dzieci, policjanci i złodzieje, tango na krawędzi. Odpowiem to, że film jest w języku rosyjskim, a film pochodzi z 1997 roku, więc odpowiedź brzmi poniedziałkowe dzieci. To prawidłowa odpowiedź. 15 tysięcy dinarów trafia na konto pana Apolinarego i teraz ma 37,5 tysiąca dinarów, czyli 1,5 tysiąca złotych. A teraz czytam przedostatnie pytanie w tej rundzie z kategorii rozmaitości. Oto pytanie. Która część na lewej części której rośliny znajduje się w godle Uzbekistanu? Na taką odpowiedź stawiamy pana Fabiana. Proszę bardzo, 60 tysięcy dinarów do przejęcia. Czy jesteś gotów na te pytanie? Tak. Panie Fabianie, oto trzy warianty. Pszenica, bawełna, jedwab. Nie jestem pewien tej odpowiedzi, ale strzelam, że to jest pszenica. Panie Apolinary, nie, to nie jest dobra odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to bawełna. Tak, zgadza się, bawełna. Panie Fabianie, z powodu złej odpowiedzi na temat tego godła tracisz aż 60 tysięcy dinarów, który teraz trafia na konto pana Apolinarego i teraz ma aż 97,5 tysiąca dinarów, czyli 3900 zł. A teraz, panie Fabianie, gramy w rosyjską ruletkę. Niestety, panie Fabianie, pole aktywne padło na ciebie, a więc musimy się żegnać z gry. Ostatnie słowo. Żegnajcie i do widzenia. Powodzenia. I tak zakończyliśmy rundę drugą rosyjskiej ruletki, a więc mamy trzech zawodników, którzy zagrają w trzeciej rundzie, a więc rozpoczynamy następną rundę. W trzeciej rundzie zgodnie z zasadami mamy 6 pytań z 4 wariantami odpowiedzi. To oznacza, że pytania będą coraz trudniejsze, ale w zamian możecie zdobyć aż 25 tysięcy dinarów, czyli 1000 zł za dobrą odpowiedź. W tej rundzie mamy 3 uruchomione zapadnie. A to oznacza, że zawodnik, który źle odpowie, ma połowę prawdopodobieństwa, że odpadnie z gry. A więc sprawdzamy stan konta. Włodzimierz ma 0, Damian 52,5 tysiąca, a Apolinary aż 97,5 tysiąca dinarów. Pan Apolinary ma najwięcej pieniędzy, więc to on pierwszy zaczyna wyznaczyć zawodnika do odpowiedzi. A więc zaczynamy. Pierwsze pytanie z kategorii polityka. Ile mandatów zdobył ukraiński blok Nasza Ukraina podczas wyborów parlamentarnych w 2002 roku? Jest tylko 2 zawodników do wyboru, więc wybieramy pana Włodzimierza. Dobrze, panie Apolinary, zobaczymy, czy pan Włodzimierz zna się na polityce. A oto 4 warianty odpowiedzi, tyle mamy w tej rundzie. 155, 112, 178, 206. No dobrze, w 2002 roku powołano blok w celu utworzenia koalicji, ale mimo zwycięstwa stał się opozycją wobec Wiktora Janukowycza, więc odpowiadam, że miał 112 mandatów. To prawidłowa odpowiedź. 25 tysięcy dinarów trafia na konto pana Włodzimierza i teraz ma tyle samo, mimo że źle odpowiedział w poprzedniej rundzie. A teraz czytamy drugie pytanie w tej rundzie z kategorii motoryzacja. Czytam pytanie.
Jak nazywa się samochód marki Audi, który zostało wyprodukowane w latach 1974-1978? Wybieram pana Damiana, bo wie na to pytanie. No dobrze, wyznaczam go, a więc panie Damianie, czytam cztery warianty odpowiedzi. Audi 50, Audi 80, Audi 100, Audi A6. Odpowiadam, że pojazd, który został wyprodukowany w latach 1974-1978, to Audi 50. To prawidłowa odpowiedź. Brawo. 25 tysięcy dinarów trafia na konto dla pana Damiana i teraz ma na koncie aż 77,5 tysiąca dinarów, czyli 3100 zł. Trzeba pamiętać, że Audi 50 mógł rozpędzić się maksymalnie do 130 km na godzinę dla silnika 0,9 oraz 152 km na godzinę dla silników 1,1 i 1,3. Oraz że masa wynosi 700 kg. Dobrze, teraz przejdziemy do trzeciego pytania z kategorii seriale animowane. Oto pytanie. Jak nazywa się japońska aktorka, która użyczyła głosu Tamako Nobi, matkę Nobity Nobi z serialu Doraemon z 1979 roku? No kto wie na takie pytanie, Włodzimierz na takie pytanie, bo oglądał w latach 80. i 90. w czasie zwiedzania Japonii, ale stawiam dla Apolinarego. No dobrze, a więc prawie 100 tysięcy dinarów do przejęcia. Panie Apolinary, że oto cztery warianty odpowiedzi. Mihiko Nomura, Sahiko Hishimatsu, Yoshiko Ota, Nobuya Oyama. No dobrze, nie jestem pewien co do odpowiedzi, ale Nobuya Oyama użycza głosu Doraemona, a Mihiko Nomura Shizuki Minamoto, a co do dwóch aktorów to nie jestem pewien. Co cóż, nie wiem na tą odpowiedź. Czas minął, panie Apolinary. Prawidłowa na to pytanie o aktorce, która użyczyła głosu Tamako Nobi, to Sahiko Hishimatsu. Cóż, panie Apolinary, 97,5 tysiąca dinarów wędruje na konto pana Damiana i teraz masz 175 tysięcy dinarów, czyli 7 tysięcy złotych. Czy jesteś gotów grać w rosyjską ruletkę z trzema aktywnymi zapadniami? Tak. No to panie Apolinary, gramy w rosyjską ruletkę. Panie Apolinary, pole padło na ciebie i powiem ci tylko jedno, straciłeś nie tylko 97,5 tysiąca dinarów, a dodatkowo padłeś na czerwone pole po trzecim pytaniu. Czy możesz powiedzieć jakieś ostatnie słowo? Więc pozdrawiam. Sayonara panowie. Banzai. A więc pan Apolinary pożegnał się z tego programu i mamy tylko dwóch zawodników, które zdecyduje kto zagra o 2,5 miliona dinarów. A więc zapraszamy na rundę czwartą. W czwartej rundzie mamy zgodnie z zasadami 5 pytań z 5 wariantami i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeśli któryś z naszych graczy nie odpowie prawidłowo i odpuści z naszej gry, wtedy przejdziemy do finału i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o 2,5 miliarda dinarów. Za każdą prawidłową odpowiedź aż 37,5 tysiąca dinarów, czyli 1,5 tysiąca złotych. W tej rundzie aż 4 uruchomione zapadnie. A więc w tej sytuacji, gdy zawodnik źle odpowie, to ma 4 na 6 szans, że odpadnie z gry jak amen w pacierzu. Oto stany konta na tą rundę. Włodzimierz ma 25 tysięcy, a Damian aż 175 tysięcy dinarów.
Ale zgodnie z zasadą tą rundę zaczyna ten, kto ma mniej pieniędzy, czyli pan zaczyna odpowiadać jako pierwszy, a kategoria tego pytania to fizyka. Jak nazywa się prawo dla elektryczności, gdzie wynik wynosi epsilon operator dywergencji razy strzałka R równa się gęstość ładunku elektrycznego? 5 wariantów odpowiedzi. Faradaya, Gaussa, Ampera, Maxwella, Webera. Dobrze, odpowiedź na moje pytanie jest tak, że obliczenia są na poziomie licealnym, a odpowiedź to prawo Gaussa. Tak jest. 37,5 tysiąca dinarów trafia na konto pana Włodzimierza i teraz ma 62,5 tysiąca dinarów, czyli 2,5 tysiąca złotych. Teraz czytam drugie pytanie z kategorii historia, ale teraz odpowiada pan Damian, oto pytanie. Od którego państwa Laos uzyskał niepodległość z 1949 roku? 5 wariantów. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Włochy. Odpowiadam, że to jest Francja. To prawidłowa odpowiedź. Brawo. 37,5 tysiąca dinarów trafia na konto pana Damiana i teraz ma na koncie 212,5 tysiąca dinarów, czyli 8,5 tysiąca złotych. Teraz czytam trzecią pytanie z kategorii astronomia. Teraz pyta pan Włodzimierz. Oto pytanie. Ile stopni Celsjusza wynosi jądro Saturna? 5 wariantów odpowiedzi. 11700 stopni Celsjusza, 8000 stopni Celsjusza, 16000 stopni Celsjusza, 14350 stopni Celsjusza, 6700 stopni Celsjusza. Nie wiem na te pytanie, co prawda znam o planetach, ale nigdy o temperaturze jądra innych planet. Ale będę strzelał, że to jest 6700 stopni Celsjusza. Niestety nie, 11700 stopni Celsjusza. Panie Włodzimierzu, przykro mi, że nie odpowiedziałeś prawidłowo na pytanie z astronomii, więc 62,5 tysiąca dinarów wędruje na konto pana Damiana i teraz ma 275 tysięcy dinarów, czyli 11 tysięcy złotych. Panie Włodzimierzu, gramy w rosyjską ruletkę z 4 aktywnymi polami. Uwaga, panie Włodzimierzu, opuszczaj spustki i czekaj na ocalenie przed czerwonymi polami. Panie Włodzimierzu, niestety pole puste padło na ciebie, mimo że zostało tylko 2 pytania do końca rundy. Panie Włodzimierzu, czy miałeś jakieś szczęście w takim losowaniu? Niestety nie. No cóż, takie są zasady tego teleturnieju, gdzie w czwartej rundzie są 4 aktywne pola. I zostanie tylko jedno. Jakieś ostatnie słowo. Do widzenia i życzymy udanych sukcesów. No panie Damianie, czy jesteś zadowolony z tej gry? Tak. A więc wynik na te rundy. Odpowiedziałeś prawidłowo na 5 pytań i odebrałeś pieniądze pana Apolinarego, a więc w finale wejdziesz do gry z kwotą 275 tysięcy dinarów, czyli 11 tysięcy złotych i ty wejdziesz do finału. Za chwilę pan Damian zagra w finale o 2,5 miliona dinarów. Zapraszamy na finał. Rozpoczynamy rundę finałową. Panie Damianie, zapraszam do mnie.
Panie Damianie, stan konta przez 4 rundy, który wygrałeś, to 275 tysięcy dinarów, czyli 11 tysięcy złotych. Ale teraz, panie Damianie, teraz jest szansa na 2,5 miliona dinarów. Aby wygrać te pieniądze, trzeba przejść przez 3 rundy minirundy. Każda minirunda trwa minutę i w czasie każdej gracz musi odpowiedzieć prawidłowo na 10 pytań. Za pierwsze udane podejście otrzyma pan 125 tysięcy dinarów. Za drugą 625 tysięcy. Za trzecią nawet 2,5 miliona dinarów. Oczywiście nie jest łatwo wygrywać tak duże pieniądze, więc co 10 sekund będzie się otwierała jedna zapadnia. Tak więc jeżeli się nie uda, to wygrasz tylko pieniądze z 4 rund, czyli 275 tysięcy dinarów i będziesz pozdrawiać ludzi z tego miasta. Panie Damianie, wiadomość jest, że to co wygrałeś w 4 rundach 275 tysięcy dinarów, czyli 11 tysięcy złotych, to jest kwota gwarantowana. Czy jesteś gotów na finał? Tak, jestem gotów. Proszę bardzo, gramy o 125 tysięcy dinarów. Jesteś gotów? Tak. Odliczanie czasu zaczniemy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Zaczynamy. Brześć, Kobyń, Pińsk. Jak nazywa się stolica obwodu brzeskiego w Białorusi? Brześć. Tak. Odra, Wisła, Bóg. Którą rzeką znajduje się na zachodzie Polski? Odra. Tak. Pawlak, Wituch. Janusz. Kto podkłada głos polskiej polskiej postaci Pedniego? Wituch. Tak. Budda, Wisznu, Mahomet. Kto był prorokiem według religii muzułmańskiej? Wisznu. Mahomet. Jaki duży ma fosforan wapnia? Ca-3-4-2. Tak. Arabia Saudyjska. Iran. Brunei. Która flaga państwowa Azji ma szachadę? Arabia Saudyjska. Tak. Laos. Wietnam. Kambodża. W którym kraju rządził prezydent Biao Sau Panu Wong? Laos. Tak. W którym roku napisano sklepy cynamonowe Brunona Schulza? 1933. Jugosławia, Włochy, Niemcy. W którym najdłużej wyprodukowano Fiat 500? Włochy. Jugosławia. Mazurka, Alabastia, Mermilion. Gdzie Bronx Harrison mieszka w serialu Pokémon? Malmoria. Tak. Ria. Mekka, Masku. W którym znajduje się wieżowie? Pan Damian odpowiedział prawidłowo na 8 pytań i zawodnik jest zadowolony z tej gry, bo tu co zarobił w 4 to 275 tysięcy dinarów, czyli 11 tysięcy złotych. A jeżeli państwo chcą zagrać państwa z wami w rosyjską ruletkę, zapraszamy. Wyślijcie worne SMS pod 7357 w treści wpisując rosyjska ruletka. Zapraszamy i do widzenia.